Dobra, zaczynaj, poczekaj. Ale granie, pokaż tam kluczyk, dobra, odwróć go. Nic nie widać. Nic nie widać, trudno. Lecimy. Cześć, Adam Urban. I Ania Urban. Zapraszamy do testu ID Baza. Tata mówi, że ten ID Baz to taki elektryczny ogórek. Ale jak zobaczyłem pierwszy raz Baza, to faktycznie stwierdziłem z siostrą, że wygląda jak taki ogórek. Zwłaszcza w tym zielonym kolorze. Wygląda trochę jak zabawka. A właśnie, w samochodzie znaleźliśmy resoraka ID Baza. Więc jak któryś z dzieci albo dorosłych zgubiło w tym aucie, to piszcie komentarze, to oczywiście oddam. To, co mi się podoba w ID Bazie, poza wyglądem, to, że ma rozsuwane drzwi z tyłu. I to elektrycznie, po obu stronach. To jest bardzo fajne, bo na parkingach mogę sam otwierać drzwi z siostrą, bo tata wtedy nie boi się, że obije inny aut. Tak to często musi mi otwierać drzwi, a tutaj mogłem sam sobie otwierać. No i auto ma duży bagażnik. Bagażnik też ma oczywiście elektrycznie otwieraną klapę. Może trzeba przytrzymać czasami. I takie drugie no. Tą deskę można podnieść, ale my z siostrą tego nie robiliśmy. Bo dzięki temu jak położyliśmy kanapę, to mogliśmy się w środku bawić. Myślałem nawet, żeby pójść spać. Ale nie byłem jeszcze tak bardzo zmęczony. Wolałem wlać z klocków. To co? Dobranoc? Dobranoc! Razem z siostrą, tatą i mamą uwielbiamy budować. I teraz wymyśliliśmy, że zbudujemy ogórka z Lego. A nawet dwa. Bo jeden ja, drugi Ania. I muszę się pochwalić, że fajnie nam wyszły. Takie małe, zielone ogórki. Dobrze, że ja nie lubię warzyw, bo jeszcze mi się pomylił i je zjadł. Zobaczcie wasze ogórki. No, no, to jest taka dodatkowa palma, tak? Ekstra, pokaż przód. No jest znaczek okrągły, a tu pokaż. No też, i koła się skręcają i to jest paka taka z tyłu. To ogórek pick-up chyba wyszedł, co? Tak. Siostra za to bardzo lubi rysować, więc postanowiliśmy zrobić konkurs na rysowanie na takich tabletach. Tata też rysował, ale on brzydko rysuje. Zresztą pisze też brzydko, więc dobrze, że mama mnie uczyła pisać. Bo jakby tata uczył, to nikt mnie nie rozczytał. No ale rysować to ja tak średnio lubię, co zresztą trochę najpierw widać. Zaczekajcie, podsuniemy trochę tę kamerką. Pokażcie. No niesamowite! Wow, znaczki na środku, rejestracje jedno i drugie, to ja też się pochwalę moimi bazgrołami. Zobaczcie, jakie ja zrobiłem. Tutaj kładziemy na ziemi, połóżcie tak jakby jeden, drugi i trzeci. No dobra, to co? Pierwsze miejsce, kurczę. Ania czy Adaś? Ajajajajaj. Ja myślę, że chyba ex aequo. A mój ten bazgroł taki to na ostatnim miejscu, to zaraz robimy tak. Numer jeden i tutaj numer. Cztery, o kurczę. Cztery. Brzydko pisze, co? Mojej siostry rysunek był naprawdę super. Mój też niezły, a taty wiadomo, najgorszy. Tak naprawdę to wszystkie trzy były ładne. Fajna zabawa. Ale jeszcze większa zabawa była, jak jeździliśmy ID Buzzem. Buzz to elektryk, który ma nie wiem ile koni, ale podobno robi setkę, szybko jak na busa. I faktycznie, jak tata przycisnął, czasem ze świateł, to fajnie nas wciskało w foteliki. Ale najfajniejsze, że rodzice nam pozwolili pojeździć po pustym parkingu. Ale była zabawa. Nie tak dobrze mi się jeździło, że nie chciałem iść już na boisko, grać w piłkę, ani pod blok biegać z kolegami. Wolałem jeździć, jeździć, jeździć. Taka dobra zabawa. Zauważyłem, że auto bardzo dobrze skręca. Tata mówi, że to dlatego, że ma napęd na tył. I dzięki temu z przodu kółka mocniej się skręcają. Szkoda, że nie da się driftować. Ja co lubię resorakami driftować. Ale podobno tym się nie da. Ale da się za to parkować. Ja się nauczyłem. I to równo. W bazie są kamerki, dzięki którym mogłem równo po linii zaparkować. I to tyłem. Tata mówi, że kamery mają słabą jakość, ale przecież ja na nich wszystko widziałem. Może niech sobie lepiej kupi okulary, bo ja parkowałem równo. Tata za to nieźle wjechał na ten parking, bo trochę się baliśmy. Znak pokazywał, że może wjechać auto w wysokości 1,85 m. Ale jak widać zmieścił się, ale było blisko. Ania też jeździła, ale ona jest jeszcze trochę mała i nie ma tyle siły, żeby kręcić kierownicą. Chociaż coś tam próbowała. Jedź, ty auto, jedź! Jedź, jedź, jedź. I... Dobra, i prostujemy, w drugą stronę tam jedziemy teraz. Zium. Dobra, i parkujemy tak jak Adaś w tym samym miejscu. Będę mógł jeszcze raz? Mhm. A potem ja jeszcze raz. Dobra. Żeby było tak samo. Lewo?
Lewa, mocna, 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 mocna. Ja to może i chudy jestem, ale chudy byk. Warzyw nie jem, ale jem mięso, więc siła jest. A właśnie, fajna zabawa była, jak szukaliśmy w aucie małych samochodzików, które są narysowane. Gdzieś mogą być wszędzie. No tutaj byliście blisko, wyjdźcie, to ja stąd widzę jeden. Jest jeden. Dobra, szukamy dalej. Może być też gdzieś w bagażniku. Kto wie, jak bagażnik otworzyć? Gdzie jest? Znaleźliśmy razem z siostrą aż 4. Jest, dobra. Tam. Jest? Tam. Brawo. Czyli w kabinie są 4 ogórki. A my jeździliśmy wielkim klakson piątym. O, klakson. Ulucie trochę. Jeszcze raz. Ojejku. A może kolorki można zmieniać? O, wy lubicie kolorki. Szukamy tam w menu. Pobawiliśmy się trochę tym ekranem, ale czasem trochę słabo działał. No i nieźle ukryte były na przykład kolorki od wnętrza. Szukaliśmy, szukaliśmy, a się okazało, że były niemal na głównym ekranie. Tata chyba faktycznie potrzebuje okularów. Jest. Walka. O, dobra, po kolei. Do mnie jak tata. Sprawdziliśmy materiały. To jest dobrze spasowane wszystko. Postukajcie, posprawdzajcie plastiki, coś skrzypi. Dobre materiały czy złe? Średnie. Średnie. A ładnie w środku czy brzydko? Ładnie. Ładnie? Stwierdziliśmy, że są średnie. To znaczy ładnie wyglądają, mają ładne kolorki, ale jakieś takie dziwne są. Ulucz. A i wiecie, że ID Bus ma hak holowniczy i może wozić przyczepkę? No idzie ten hak. Poczekaj, ja nacisnę w takim razie. Co to się dzieje? O! Wiesz, podobno małą przyczepkę. No bo wiecie, no bo elektryk nie może dłużej ciągnąć. Ale można też tam przyczepić rowery i je wozić. To, co mi się nie podobało w ID Bus, to z tyłu było bardzo ciepło. Niestety nie ma tam otwieranych szyb, ani nie ma nawiewów. Szkoda zwłaszcza tych szyb, bo jednak w lecie lubimy jeździć z otwartymi szybami. Wtedy fajnie wieje i można wtedy czasem lekko wystawić wtedy rękę za okno. Tata mówi, że szybki otwierają się w dłuższym ogórku. Ten krótki tego nie ma. Szkoda. Nie ładuje? No i trochę szkoda, że auto jest tylko elektryczne. To znaczy fajnie, bo jest cicho w środku i tata z mamą wszystko słyszą, jak do nich mówimy. Ale jak jechaliśmy na większą wycieczkę, to trzeba było się częściej zatrzymywać. Ja to raczej lubię postoje, ale nie zawsze wtedy był jakiś plac zabaw obok, więc aż takiej zabawy nie było. Ale przynajmniej mogłem robić częściej siku. Podobało mi się też, że jak stawaliśmy wieczorem, to z tyłu są mocne światła. Jak się otworzy bagażnik, to było jasno i można się było bawić. Tylko trzeba było odganiać te głupie myszki i komary. Mocno mnie pogryzły, co pewnie widać trochę na filmie. Mam pogryzione ręce i nogi. Paniamy. Dobra, i teraz skręć mocno koła w lewo, z całej siły i kółeczka kręcimy. Razem z siostrą bardzo podoba nam się ID Bus, bo ładnie wygląda i ma dużo miejsca w środku, więc można zabrać dużo zabawek i się dobrze bawić. Szkoda tylko, że jest drogi. No ale ja i tak nie mam prawa jazdy, więc nie muszę się jeszcze tym martwić. Na koniec bym chciał jeszcze pozdrowić wszystkich kolegów i koleżanki, całą klasę 2 E, wszystkich kolegów z podwórka, Wojtka, Wojtasa i każdego, kogo znam. No i oczywiście mamy, tatę i dziadków. A ja chcę pozdrowić przedszkole, całą grupę motylków, Basię, Igę, pieska Kuki oraz pieska Halinkę. Halinka to piesek mojej cioci. Jest w miarę nowy i jest bardzo ładny. Ostatnio polizał mnie nawet po twarzy. Pozdrawiam też oczywiście ciocię, jedną i drugą i wszystkich wujków. A na koniec chcę jeszcze tata powiedzieć. Dokładnie tak. Cześć, Bartek Urban. Pamiętajcie proszę, że wszyscy jesteśmy dziećmi i cieszmy się z motoryzacji oraz cieszmy się z życia tak jak dzieci. Dla dzieci niemal wszystko jest fajne, dlaczego dla nas ma takie nie być? Pamiętajcie też proszę, żebyście dbali o prywatność dzieci w sieci i bez potrzeby nie wrzucali ich zdjęć czy filmików do internetu. No i oczywiście życzę wam wszystkim idealnego dnia dziecka. I to są życzenia dla dzieci tych małych oraz tych dużych, czyli dla wszystkich. Cześć! Jak się wam podobał nasz test, to na kanale taty są jeszcze 2 inne testy. Fajnie bulgoczącego Mustanga i takiego fajnego pick-upa Rangera. Cześć, cześć papa! Papa! Ciu, ciu, ciu.
To co, wskakujemy do środka. Otworzyć ci? No ciężko samo, daj. Chodź. Dziękuję! Wsiadaj! Dobra, to ja wsiądę sobie na tył. Pan byk kieruje! Panie byku, gdzie jedziemy? Panie byku. Do Ogórkowa. Do Ogórkowa.